Mojej rodziny było, chłopaków było dwóch i trzy siostry. Jedna siostra zmarła, zostało nas czworo. Przed wojną siostry się ożeniły, bo były starsze, a ja z bratem zostałem. Wojna wybuchła, to mi szedł 18 rok. I jeszcze to było przed wojną, jak rodzice pojechali na wesele na Hucisko. Tam się tu od nas żenił taki krewny. Oni pojechali na wesele, a my z bratem zostali. No to jak my byli w oba, to do niego przyszedł kolega, do brata. A ja byłem taki, a miałem w ten czas, wiem, może 7 lat, może 6, nie pamiętam. I oni się ugadali, że pójdą tu niedaleko do takiego chłopaka, co on służył, na służby był, ale skrzypce miał. Starszy był ode mnie 53 lata. Skrzypce miał i gdzieś tam ogłosił, że będzie sprzedawał. I poślij, brat kupił te skrzypce. Dał 3 złota za te skrzypce. Te skrzypce przyniósł. Jakbym się cieszył tymi skrzypcami. Nie dał mi zagrać. I tata przyjechał z wesela, no i ja mówię tatowi, że nie dał mi zagrać, mówię, i uzerł na tych skrzypcach. Unta pogra z tydzień godę i potem nic się nie nawusy i będziesz grał, ty będziesz grał. No i tak się stało. To tak samo tamten dom stół, jak i ten. Tu była jedba, tam była taki korytarz, a tam była komora. To jakbym przyszedł do tej izby, mała w tej izbie, grałem, a to pisało, skrzecało. Biurze przyszedł, tylko to będziemy tu pisał. No to ja na skargę do taty. Bo to mama mnie dograć. Nie, do ci grać, go do groj, bo mamo groj. U nas nic nie będzie mówić. Rozbiją to. Ale to pan na skrzypcach teraz gra. A na skrzypcach jest, to jest ciort, skrzypce to jest. Skrzypce, klarnet. Na skrzypcach, chcący być dobrym muzykantem, trzeba chodzić do szkoły 12 lat. Skrzypeczki my grają, basy my basują, już my na wojenkę karabin ładują.